Kiedyś miałem okazję być świadkiem pewnej rozmowy między dwoma kobietami. I jedna z nich mówi do drugiej: wiesz, bolą mnie strasznie korzonki. A druga mówi: wiesz co, a mnie boli strasznie kolano. I ta pierwsza: wiesz, i te moje korzonki to tak szczególnie bolą wieczorem, wiesz? A ta pierwsza: wiesz, a ta kolano moje, jak tak wieczorem chodzę, to tak szczególnie jakoś też mnie boli właśnie, jak zbyt dużo chodzę. I ta pierwsza: i wiesz, i ta moje korzonki pomaga mi i tam tłumaczy co. A ta pierwsza: wiesz, a to moje kolano to jest tak, jak nie zginam. I wiecie, obydwie rozmawiamy ze sobą, ale tak naprawdę... Każda jest pierwsza. Każda mówiła tylko o sobie, nie? I tak naprawdę mijały się gdzieś z tymi rozmowami. Ja zafascynowany słuchając, myślę, że to niemożliwe. Rozmawiałem ze sobą, ale tak naprawdę mówię do siebie. Nie? Każda z nich o sobie mówiła, w ogóle nie słuchała tej drugiej. To jest aż wiecie, fascynujące zjawisko, bo aż się po prostu tym przesłuchiwałem ze zdziwieniem, że takie coś jest możliwe. Nie? Ale jest możliwe. Okazuje się, że bardzo często można mówić i nie słuchać, albo rozmawiać ze sobą i w ogóle siebie nie rozumieć. Nie? Mówić na zupełnie innych gdzieś poziomach. Mam wrażenie, kiedy czytam Ewangelię, że często apostołowie tak właśnie rozmawiali z Panem Jezusem. Mam wrażenie, że oni często w ogóle nie rozumieli tego, co on do nich mówił. I albo pytali, albo mówili o rzeczach, które w ogóle nie dotyczyły tego, co on mówił. Zobaczcie, oni byli tak naprawdę 3 lata razem z Jezusem. Słuchali, razem z Nim przebywali, chodzili, widzieli Go w bardzo różnych sytuacjach. Praktycznie razem spali w tych samych miejscach, jedli razem, chodzili razem, wszystko robili razem. A więc mogli naprawdę dużo widzieć, kim jest Jezus, co robi, jak czyni, nauczyć się, a pomimo tego mam wrażenie, że często Go w ogóle nie rozumieli. Pan Jezus mówi na przykład: dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, a dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. I te słowa wzbudzają w nich pewien niepokój i Piotr mówi: Panie, ja podążę za Tobą wszędzie, choćby i życie położę za Tobą, nie? Jezus mówi: życie położę za mnie? I tłumaczy mu za chwilę, co się wydarzy, nie? Że tam kogut przypomni mu o tym, że to nie zupełnie tak jest, nie? Tomasz jest trochę bardziej taki powściągliwy, można powiedzieć, ale mówi coś takiego: skoro nie wiedzą, o czym Jezus mówi, dokąd zmierza, to jak mogliby tam pójść, skoro nie znamy drogi? Kiedy Jezus odpowiada, że odchodzi do domu Ojca, to Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca. Oni zupełnie jakby nie rozumieją, co do nich Jezus mówi. Kiedy na to patrzymy, to zastanawiamy się, jak to jest, że ludzie, którzy byli tak blisko Jezusa, nie? Tak długo z Jezusem, wydawałoby się, zupełnie nie pojmowali tego, co on chciał im powiedzieć. Jezus bardzo dużo mówił, kilkakrotnie przynajmniej powtarzał, o tym, że musi umrzeć i że zmartwychwstanie. Oni w ogóle tego nie rozumieli. W ogóle. Jakby nie przyjmowali tego do wiadomości. Tak jakby gdzieś mieli to zasłonięte, nie? W ogóle tego nie chcieli pojąć. I kiedy czytamy ten opis tych rozmów Jezusa przed samą śmiercią, przed samym ukrzyżowaniem, gdy Jezus do nich przemawia, gdy uczy, zwłaszcza w Ewangelii Jana mamy dużo na ten temat powiedziane, to widzimy, że Jezus skupia się na rzeczach, które chce im przekazać najważniejszych. I wiecie, kiedy człowiek umiera, to przed śmiercią chce najważniejsze rzeczy powiedzieć. Nie? Tam nie ma czasu na jakieś tam ściemy, na jakieś tam owijania bawełnę, tylko mówi się o konkretach, tych najważniejszych rzeczach. I Jezus przekazuje im również najważniejsze prawdy. I wiecie co, gdybyśmy tak przejrzeli te rozdziały Ewangelii Jana, które o tym mówią, 13, 14, 15, 16, to zobaczymy, że pewien temat tam przewija się w tej Ewangelii Jana, wciąż na nowo gdzieś Jezus dotyka tego tematu i wciąż na nowo o tym mówi. Ja przeczytam może taki fragment, tylko jeden krótki, czy też może kilka takich wersetów jeszcze do tego dodam. To jest 14 rozdział Ewangelii Jana i od 16 wersetu będę czytał.
Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać nie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja was. I od 25 wersetu. To wam powiedziałem z wami przebywając, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Z 15 rozdziału i 26 werset. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. 16 rozdział i od 7 wersetu. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 13 werset. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was ze wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Drodzy, słysząc ten wybór wersetów, widzicie już, że chcę mówić troszkę na temat Ducha Świętego. Na temat tego, co Jezus chciał przekazać uczniom, co było dla Niego tak ważne, że w tych ostatnich chwilach przed śmiercią sporo czasu temu poświęcił, żeby o tym właśnie powiedzieć. Dlatego, że uważam, że to jest tak ważna prawda, że oni muszą o tym się dowiedzieć, muszą to zrozumieć. I kiedy czytamy ten tekst, to kilka rzeczy tak od razu rzuca nam się w oczy. Po pierwsze, Jezus stwierdził, że Duch nie jest tylko jakąś siłą. Wszyscy, którzy znają Stary Testament, wiedzieli, że Duch Boży to jest Boża moc. To jest Boża moc, która w niezwykły sposób się objawia i która od Boga pochodzi. Ale to, w jaki sposób Jezus tutaj mówi o tym Duchu, to mówi w zupełnie inny sposób. Mówi jako o osobie, a nie jako tylko mocy. W języku greckim też są takie czasy jak u nas, przeszły, przyszły i teraźniejszy. I jest też, rodzaje są męski, żeński, nijaki. I to słowo na określenie ducha jest rodzajem nijakiego. Ale Jezus, mówiąc o duchu, często mówi on. Czyli tak używa jakby rodzaju męskiego wobec niego. A więc pokazuje, że to jest ktoś. I wielokrotnie te opisy, które tutaj są, pokazuje, że to jest osoba. Jezus mówi też o tym, że on odchodzi, a ten ktoś ma przyjść. Tak? Mówi, że jeśli nie odejdę, to Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Nie przyjdzie, nie? A jeśli ja odejdę, to on tego pośle do was. Ale mówi też tutaj, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I to jest zastanawiające, dlatego że Jezus mówi to w kontekście posłania Ducha Świętego. Ale jest tak, jakby mówi, w osobie Ducha Świętego to ja przyjdę do was. Nie zostawię was sierotami. I nie mówi tu tylko o powtórnym przyjściu, tylko mówi tutaj o czymś, co za chwilę się wydarzy. Mówi o tym, że On przyjdzie i przez Ducha Świętego Jego obecność będzie w uczniach w wyjątkowy sposób. I to jest coś, czego oni oczywiście nie rozumieli. Jezus nawet mówi więcej, że uczniowie będą mogli Go zobaczyć, oglądać w jakiś sposób, mimo że Go nie będzie cieleśnie. Właśnie dzięki obecności Ducha Świętego w nich, który będzie im unaoczniał, objawiał, pokazywał, wskazywał, przypominał Jezusa Chrystusa, który sprawi, że Jezus Chrystus stanie się żywy dla nich w ich życiu, w ich sercach, w ich umyśle. A więc, kiedy patrzymy na to, to widzimy też, że Jezus nazywa tutaj tego ducha, którego pośle,
słowem tu mamy pocieszyciel. W innych tłumaczeniach jest to obrońca albo opiekun. I tych tłumaczeń tak naprawdę może być bardzo wiele. Kiedy widzimy, że w różnych tłumaczeniach są różne słowa użyte na określenie tego stwierdzenia, to widać od razu, że to oryginalne słowo greckie jest no, bardzo pojemne. Zawiera wiele znaczeń i można w różny sposób to przetłumaczyć. I rzeczywiście w tym przypadku tak jest, dlatego że to słowo parakletos w oryginale greckim właśnie zawiera w sobie różne pojęcia. Można to przetłumaczyć jako pocieszyciel, ale również jako obrońca, jako rzecznik, jako adwokat, jako opiekun, jako ten, który jest obok, który towarzyszy, który wspiera. Tych znaczeń jest dosyć sporo. Tak naprawdę to słowo wywodzi się z takiego, czy też powiązane jest, można powiedzieć, z takim czasownikiem parakaleo, które składa się z dwóch takich słów, para i kaleo. Kaleo oznacza wzywać, wołać, nawet powoływać w jakimś sensie, natomiast para to znaczy stanąć obok. Mamy dzisiaj również w naszym słowniku na przykład słowo paramedyczne produkty, nie? Albo paramilitarne oddziały, czyli to znaczy takie podobne do, wskazujące na i pomocne, wspierające coś tam, nie? Paramedyczne czy paramilitarne. I pewnie więcej tych słów jeszcze jest takich. I to właśnie para znaczy stanąć obok, nie? A to kaleo oznacza wzywać, wołać. A więc widać tutaj już, że to określenie pokazuje nam na to, w jaki sposób ten Duch Święty działa. Pokazuje, że wyraża z jednej strony taką pewną, takie wołanie pewne, taką stanowczość, takie powołanie można powiedzieć, a z drugiej strony, czy też przemawianie, a z drugiej strony jest to bycie obok, to towarzyszenie, to wspieranie. Czyli można powiedzieć, łączy sobie takie prorockie wezwanie i takie kapłańskie wsparcie. Nie? To jest takie niezwykłe, że to w sobie gdzieś tam to pojęcie łączy. Można to przetłumaczyć jako słowo doradca. Jednak nie w znaczeniu jakiegoś psychologa czy psychoterapeuty, ale raczej taki doradcy prawnego, można powiedzieć, takiego rzecznika. Nawet można powiedzieć adwokata. W takim znaczeniu, dlatego że adwokat to jest ktoś, kto staje u naszego boku. Na przykład jeśli jesteśmy w sądzie, w jakiejś tam sprawie, jeśli mamy adwokata, to ten adwokat występuje w naszym imieniu. Nie? On jest kimś, kto przemawia za nas, można powiedzieć. I nawet jeśli ja jestem głupi, nieinteligentny i nieelokwentny, jąkam się, ale mój adwokat jest inteligentny, elokwentny, to jak wypadnę przed sądem? Elokwentnie, inteligentnie, prawda? Mimo, że ja sam taki nie jestem, ale mój adwokat taki jest, nie? I on za mnie mówi. Bo pewien człowiek powiedział nawet, że ja znikam za moim adwokatem, nie? On jakby reprezentuje mnie, nie? Można powiedzieć, że w nim ja jestem, nie? Bo on mówi w moim imieniu. Jakby za mnie on występuje. A więc w tym znaczeniu właśnie Duch Święty jest takim właśnie kimś, nie? Takim tym obrońcą, pocieszycielem, tym rzecznikiem, adwokatem. I ważne jest tutaj jednak, że Jezus mówi, że ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, czy tego innego parakleta, tego rzecznika, czy obrońcę. Co to znaczy innego? To znaczy, kto jest tym pierwszym? Wiecie, jedyne miejsce, gdzie jeszcze raz jest użyte to słowo, jest tak naprawdę pierwszy list Jana, gdzie jest również o tym właśnie powiedziane. Pierwszy list Jana. I tam mamy również użyte to słowo. I to jest pierwszy rozdział. W zasadzie pierwszy, drugi rozdział, początek drugiego. Tam jest napisane coś takiego. Drugi rozdział i pierwszy werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. To słowo orędownik w oryginale to jest to samo słowo, które jest użyte tam, w Angliana, czyli parakletos. Czyli właśnie ten orędownik, obrońca, rzecznik, adwokat, pocieszyciel. Czy jeszcze wiele innych słów można by użyć na tłumaczenie, żeby to wyrazić. A więc tu jest powiedziane, że to Jezus jest tym orędownikiem, pocieszycielem. To On jest tym, prawda? A tutaj Jezus mówi, ja prosić będę Ojca i dam wam innego, nie? Drugiego,
On jest tym pierwszym Jezus, ale przyjdzie drugi. Jezus mówi w innym miejscu też tutaj w Ewangelii Jana, ja muszę odejść, żeby on mógł przyjść. Nie? Dopóki ja nie odejdę, on nie przyjdzie. I dla was jest lepiej, żeby on przyszedł. Nawet mówi Jezus. A więc widzimy, że Jezus mówi, że przyjdzie jego następca. Jezusa już nie będzie, ale będzie ktoś, kto go zastąpi. Prawdziwym zastępcą, czy następcą Jezusa Chrystusa jest Duch Święty. Jest Duch Święty, który przyjdzie i będzie kontynuował dzieło, którego dokonał Jezus. I czytamy o tym, że ten Duch Święty będzie z wami na wieki. Będzie z wami zawsze. Wiecie, Jezus, kiedy był w ciele, był ograniczony, nie? Do przestrzeni, czasu, prawda? Tylko tamte kilka lat był z nimi tak naprawdę. I nie był wszędzie, nie? Był tylko gdzieś tam w tym miejscu, w którym akurat się znajdował. Natomiast Duch Święty jest wszędzie. Wszędzie tam, gdzie ludzie, którzy Jemu zaufali i którzy otworzyli swoje serca na Jezusa, którzy zawierzyli Jezusowi, tam Duch Święty działa w nich. On działa i wypełnia każdego człowieka na całej ziemi. Wszędzie. Nie ma ograniczeń czasowych, geograficznych, żadnych przestrzennych. Jest po prostu wszędzie. To jest niesamowite. I teraz, kiedy jest mowa o tym takim obrońcu, rzeczniku czy adwokacie, to sugeruje nam coś bardzo istotnego. A więc sugeruje nam po pierwsze to słowo i to znaczenie tego słowa. Sugeruje nam, że jest coś takiego jak sąd. No bo skoro potrzebujemy obrońcy, adwokata, to znaczy, że jest taki sąd. Cała Biblia wskazuje na to, że będzie sąd. Że Bóg sądzi ludzi. Będzie sądził ludzi. I od tego nie można uciec. Niektórzy ludzie gdzieś próbują to gdzieś tam wyprzeć ze swojej świadomości, ale Boże Słowo wyraźnie tego naucza. Ale również nasze sumienie o tym mówi. Nasze sumienie również przekonuje nas i często wskazuje nam na to, że nie jesteśmy tacy, jacy być powinniśmy. Co to oznacza? To oznacza, że my jakby czujemy, że jest ktoś ponad nami, obiektywny jakiś sędzia, który wskazuje, że coś jest nie tak, że istnieje jakaś norma dobra i zła. Nawet jeśli my temu świadomie zaprzeczamy, ale jednak pojawia się w nas taki głos, gdzieś w sumieniu, który nas przekonuje, że coś jest nie tak, nie? Wiecie, nie wiem, czy wy tak macie, tylko ja tak mam, ale czasami taki mam myśli odnośnie siebie samego, że jestem nieudacznikiem, że się nie nadaję, że w ogóle jestem do niczego, że powinienem dać sobie spokój ze wszystkim. Nie wiem, tylko ja tak mam, czy wy też tak czasem macie? Takie myśli do was przychodzą, że jest taki głos w nas, który mówi nam, ty jesteś do niczego, ty się nie nadajesz, próbuj nas zniszczyć. I wiecie, kiedy patrzymy na te fakty, to myślimy sobie, to chyba jest prawda, bo ja rzeczywiście się do ciebie nie nadaję. I drodzy, i to jest to, że my mamy świadomość z jednej strony, że jest jakaś norma obiektywna, Boża norma, i wobec tej normy my wszyscy jesteśmy do niczego. Do niczego. To jest coś, co wskazuje nam, że my wszyscy potrzebujemy jakiejś pomocy, że my sobie nie poradzimy, bo przed Bożym sądem po prostu jesteśmy skazani na potępienie. Po prostu Bóg musi nas osądzić z całą surowością prawa. I to nie jest dobra nowina. To jest zła nowina dla nas. Ale wiecie, to jest bardzo ważne, żeby to usłyszeć, bo dopiero wtedy możemy zrozumieć, co to znaczy, że Jezus jest naszym obrońcą. Jest tym pierwszym obrońcą. Tym rzecznikiem, tym adwokatem, tym pocieszycielem. Co to znaczy dla nas? Dlaczego w ogóle to jest potrzebne? No właśnie dlatego, że jeśli jest Boży sąd i my na tym sądzie wypadamy zupełnie beznadziejnie, a tak jest, no to my potrzebujemy obrońcy. Wiecie, my nie potrzebujemy tylko pocieszyciela w znaczeniu, że on będzie nas pocieszał. Wiecie, no można stanąć przed sądem i masz takiego adwokata, który mówi, wiesz, no nie ma, wszystko będzie dobrze, nie? Czy to ci pomoże przed sądem? No nie bardzo, nie? Adwokat, wiecie, musi stanąć i jakąś rzeczową linię obrony przedstawić. Musi jakoś cię wybronić, musi mieć argumenty, to musi zadziałać, nie? A nie, tylko no wiesz, fajnie będzie, albo będzie się odbywał do miłosierdzia sądu. No, proszę sędzia, on jest taki, no stara się chłopak, no tam zmienił się na tym, nie? Wiecie, to nie jest argument, nie? Tam trzeba przekazać dowody. Dlaczego mam go uniewinnić, nie? Inaczej, cóż nam po takim pocieszycielu, nie? Cóż nam po takim adwokacie, który nas nie wybroni, nie? I drodzy,
I to jest niesamowita rzecz, że Jezus Chrystus jest naszym właśnie takim obrońcą, adwokatem. I on ma argumenty. Wiecie, my czasami myślimy, że to jest tak, że przychodzimy do Boga i powołujemy się na Pana Jezusa, a Pan Jezus przychodzi do Ojca i mówi, no Ojcze, zmiłuj się nad nimi, no wiesz, no, no i daj im jeszcze jedną szansę, nie? No i myślimy, że tak to działa, ale wiecie, to jest zupełnie inaczej, to nie o to chodzi. Jezus przychodzi do Ojca i mówi, Ojcze, mój lud zgrzeszył przeciwko Tobie i tak naprawdę jest godny potępienia. Ale i należy mu się kara, a karą za grzechy śmierć. Ja tą śmierć poniosłem. Ja wziąłem na siebie ich grzechy. Ja umarłem. Sprawiedliwości stało się zadość. A więc ja proszę Cię o sprawiedliwość. Zobaczcie, kiedy czytamy pierwszy list Jana, to jest bardzo ciekawa rzecz. Pierwszy list Jana i pierwszy rozdział. Czytaliśmy drugi, a teraz pierwszy. I tam jest napisane coś takiego. Pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Zobaczcie, co tu jest napisane. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Tu nie jest powiedziane, no Bóg jest taki miłosierny, może się nad wami zmiłuje. Tu jest powiedziane, że jest sprawiedliwy. Co to znaczy? Dlaczego sprawiedliwy? Dlaczego ma nam to pomóc? No raczej powinien nas to przerażać, bo Bóg jest sprawiedliwy, a ja taki grzeszny, no to do widzenia, to nie ma szans, nie? Ale właśnie, bo drodzy, jeśli jesteśmy w Chrystusie, to Boża sprawiedliwość jest po naszej stronie. Bo Boża sprawiedliwość dokonała się w Chrystusie. Chrystus za nas wziął cały grzech, całą winę i karę poniósł. Dlatego on może przyjść do Ojca i powiedzieć, Ojcze, proszę Cię o sprawiedliwość. Przecież nie można karać dwa razy za ten sam grzech. Ja poniosłem karę za nich. Oni według sprawiedliwości są teraz wolni. I wiecie, i Ojciec na tej podstawie nasuwania, ułaskawia, usprawiedliwia. To jest linia obrony, jaką ma nasz obrońca. Bardzo konkretna. On nas wybrania z tego. On nam, dzięki temu jesteśmy uwolnieni, ułaskawieni od kary, rozumiecie? Dlatego, że On stał się zamiast nas grzechem, przekleństwem, abyśmy my mogli w Nim stać się sprawiedliwością Bożą. On otrzymał to, co my powinniśmy otrzymać, a my otrzymujemy to, co On. My jesteśmy dziećmi Bożymi, tak jak On jest Synem Bożym. A On stał się za nas grzechem, jak to mówi pewien też fragment Listu Koryntian. A więc, drodzy, to jest coś niesamowitego, że Jezus jest tym obrońcą, tym adwokatem, który rzeczywiście może nas przed Bożym sądem wybronić. I my takiego adwokata potrzebujemy. My jesteśmy tak naprawdę schowani za Nim, w Nim. To On robi wszystko za nas. My tam nie mamy nic do powiedzenia. Co możemy powiedzieć? To On zrobił to, że dzięki temu my jesteśmy uwolnieni od tej kary. Ale drodzy, to jest bardzo istotne, dlatego że to pokazuje nam znaczenie tego właśnie adwokata obrońcy, którym jest Jezus. Jezus teraz mówi, że pośle wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy. I mówi o tym, że On przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Mówi o tym, że On uwielbi mnie, gdy z mego weźmie. Nie? On będzie wskazywał, będzie świadczył o mnie. A więc tak naprawdę Duch Święty będzie wskazywał nam na Jezusa Chrystusa coraz mocniej, coraz bardziej i będzie pokazywał, kim On naprawdę jest. Wiecie, to wszystko, co uczniowie, czego uczniowie w ogóle nie rozumieli, bo oni mówili jedno, Jezus mówił coś innego, oni w ogóle nie pojmowali, co On mówi. Wiecie, dzięki Duchowi Świętemu oni nagle zaczynają to rozumieć. Dopiero dzięki Duchowi Świętemu, kiedy On przyszedł, oni nagle pojęli, o co tu w ogóle chodzi. Oni pojęli, kim jest w ogóle Jezus. Oni wcześniej tego nie rozumieli. Wiecie, oni ciągle się dziwili. Nie? Jezus ucisza burzę na morze i mówią, kim On jest? Czyli wiatr są po prostu, nie? Tacy zadziwieni, no. Hello, nie? Wydawałoby się, myśmy chcieli powiedzieć. No jak, no chłopaki, no? Co jest z wami, nie? Oni w ogóle nie rozumieli. I nagle, kiedy przychodzi Duch Święty, oni uświadamia wielkość Jezusa. Wiecie, być może wielu z was też miało takie myśli, ja też nieraz takie miałem, tak sobie myślałem, gdyby tak być z Jezusem w czasach Jezusa, nie? Aj, to by było coś, nie? Widzieć tak Jezusa, nie? Jak chodzi, jak mówi, nie? Być z Nim, słyszeć, jak On reaguje, uczyć się od Niego, nie? To byłoby coś, nie? Nie wiem, co nie myśli. Ja miałem nieraz takie myśli. Ale wiecie co?
To jest niewłaściwe myślenie. To znaczy, inaczej mówiąc, dopiero dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie w pełniejszy sposób poznać Jezusa Chrystusa. Uczniowie byli z Jezusem, pomogło im to? Zupełnie nie rozumieli. Nie wiedzieli, kim On jest. Ale dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie dużo lepiej poznać Jezusa, niż uczniowie, którzy byli tam z Nim w górnej izbie. W ogóle nie rozumieli, o co chodzi. Dzięki Duchowi Świętemu, Jego działaniu, jako takiego drugiego obrońcy, pocieszyciela naszego, my jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć dzieło i osobę pierwszego tego obrońcy, adwokata, pocieszyciela. Tak? On nam uświadamia, uzmysławia wielkość, piękno Jezusa. I to sprawia, że my dopiero lepiej rozumiemy właśnie tego, to, kim jest Jezus. Wiecie, każdy z nas ma w sobie, mówimy o tym sumieniu. To sumienie to jest tak jak taki, można powiedzieć, odbiornik radiowy, który wychwytuje transmisję z sali sądowej, nie? Tak gdzieś nam transmisja z sali sądowej, a to sumienie takim odbiornikiem, jest radioodbiornikiem. I my wychwytujemy, o ja, potępienie, o ja, tam nie będzie dobrze, niedobrze jest, niedobrze. Nie? I tak czujemy gdzieś to, tak sumienie działa, nie? W nas troszeczkę. I czasami próbujemy się bronić. To wina mojej mamy, to wina moich rodziców, nie? To oni mnie tak ukształtowali, to oni sprawili, że ja teraz taki jestem, taki, a nie inny, nie? Możemy się próbować w różny sposób bronić, ale tak naprawdę jeśli dotrzemy do sedna sprawy, to widzimy, że to my jesteśmy winni. Niezależnie od tych wszystkich okoliczności. Oczywiście wiadomo, że różne okoliczności życia, rodzina i to wszystko wpłynęło w jakiś sposób, mogły pewne rzeczy nasilić, ale tak naprawdę to każdy z nas jest winny przed Bogiem. To jest prawda o nas. I musimy sobie uświadamiać, nie możemy zakrywać się, czy próbować w jakiś sposób odbijać piłeczkę i zwalać winę na kogoś innego. Drodzy, jeśli ten Duch Święty jest kimś takim, to oznacza, że Jego dzieło w nas jest niesamowicie ważne. To oznacza, że to, co On czyni w naszym życiu, jest niesamowicie istotne dla nas. I to jest coś, co zmienia wszystko. Wiecie, ja dzięki temu jestem w stanie lepiej zrozumieć, kim naprawdę jest Jezus. Bez Jego działania ja mogę starać się przestrzegać przykazania, ja mogę starać się robić różne rzeczy, starać się być chrześcijaninem i zmęczę się tylko. I stwierdzę, nie, to nie działa, to jest nie dla mnie, to w ogóle jest jakaś nieprawda. Bez działania Ducha Świętego do tego dojdzie, dojdzie do takiego momentu. Wiecie, Duch Święty to jest tak, pewien kaznodzieja tak to ujął, że to jest tak jak taki, wiecie, szerokopasmowy reflektor, który oświetla budynek w nocy, nie? Nieraz są takie jakieś szczególne budynki, jakieś tam zabytki. Jest gdzieś ukryty reflektor, nie? Który oświetla. I przychodzimy, patrzymy, ale to pięknie wygląda. I zastanawiamy się, gdzie ten reflektor, bo nie widać go od razu, nie? Tak jakoś nie rzuca się w oczy. Bo jego celem nie jest pokazywanie, zobaczcie, hello, tu reflektor taki fajny, zobaczcie, jaki jestem duży, jaki fajny. Nie. On ma na celu pokazać budynek, nie? I on jest gdzieś tam schowany, czasami w ziemi nawet, i z ziemi gdzieś tam, prawda, na ten budynek, i my widzimy, wow, ale piękny budynek, w nocy to pięknie wygląda, oświetlony, nie? Robi wrażenie. I drodzy, o to chodzi. Duch Święty pokazuje nam w nowy sposób Jezusa Chrystusa. Jego piękno, Jego dzieło i to wszystko, co w Nim mamy. Naszego życia nie starczy, żeby tego wszystkiego, żeby to wszystko pojąć i ogarnąć, żeby to zrozumieć, żeby to zgłębić. A więc Duch Święty wskazuje nam, jak taki reflektor właśnie na Jezusa, nie? Im bardziej nas działa, tym bardziej widzimy Jezusa, nie? Tym wyraźniej widzimy. Wiecie, gdyby On nie działał, gdyby było ciemno, to byśmy widzieli. No jakiś budynek tu jest, nie? No ma ściany, nie? Widać. Jaki chyba dach też tam ma, nie? Tyle byśmy zobaczyli. Ale jak reflektor zaświeci, nagle widzimy całe piękno, te zdobienia, te różne rzeźby, to wszystko, nie? To nagle w całej pięknej krasie nam się pokazuje. Takie jest działanie Ducha Świętego w nas. Że On wskazuje nam w niezwykły i nowy sposób właśnie na Jezusa Chrystusa. A więc, drodzy, to jest bardzo istotna kwestia odnośnie działania Ducha Świętego, że z jednej strony Duch Święty wskazuje nam na nasz grzech, pokazuje nam, czytamy, że On przekonuje o grzechu, tak? O sprawiedliwości, o sądzie, nie? A więc Duch Święty pokazuje nam nasz grzech. Jakby On pozbawia nas wszystkich tych masek i złudzeń, które mamy, które same próbujemy, albo zwalać winę, to tam moi rodzice, to moja szkoła, to nauczyciela miałem wrednego w podstawówce. I tak próbujemy sobie tam różnie, albo mąż, albo żona, albo coś tam jeszcze, nie, teściowa i tak dalej, możemy wymyślać. Ale Duch Święty objawia naprawdę tak mocno, że my widzimy, to ja jestem winien.
I dopiero kiedy dojdziemy do takiego momentu, kiedy zdamy sobie sprawę, że to naprawdę ja jestem winien, kiedy przestaniemy oskarżać wszystkich wokół i świadomimy sobie, ja jestem winien, to ja przed Bogiem zawiniłem. I to czasami przychodzi tak mocno, że ludzie płaczą nawet przed Bogiem, mówią, Boże, ja naprawdę jestem beznadziejny przed Tobą. Bo Duch Święty przychodzi i objawia im prawdę. To wtedy dopiero jesteśmy w stanie zrozumieć też tą drugą rzecz, którą objawia nam Duch Święty, a mianowicie, czego Jezus dla nich dokonał. Wielkość Jezusa, Jego działania jako takiego, tego właśnie obrońcy naszego, nie? To, co Jezus uczynił. I Duch Święty nam to, że tak powiem, uzmysławia coraz mocniej w naszym życiu, w naszym myśle. Ale też On nas wzywa, abyśmy żyli zgodnie z tym, co On mówi. Jeśli przekonuje nas o grzechu, to mówi, jesteś grzesznikiem. Czy żyjesz w pokorze i zależności od Boga, która wynika z tego faktu? Ale jesteś również sprawiedliwy w Chrystusie. Zaadoptowany i zaakceptowany do Jego rodziny. Czy żyjesz zgodnie z taką odwagą, wolnością, którą daje właśnie Chrystus? Czy jesteś wolny? Tak jak powinieneś być. Od pragnienia władzy, od pragnienia pochwał, od pragnienia wygód. Wiecie, ten Duch Święty czasami spiera się z nami, czasami napomina nas, czasami zaklina nas i błaga, nie? To jest to działanie. To słowo właśnie można też tak przetłumaczyć, jako właśnie w niektórych miejscach Nowego Testamentu użyte w formie czasownikowej jest właśnie użyte i tak przetłumaczone na polski. Jako błaganie, wzywanie, zachęcanie, zaklinanie, bo to jest też znaczenie tego właśnie słowa. A więc On robi to wszystko, czyli spiera się z nami, napomina, zaklina, błaga, abyśmy wiedli życie zgodne z dokonaniami i realnością miłości Chrystusa. Z tym, co Chrystus zrobił, kim Chrystus jest w nas. I dlatego Jezus mówi, że On objawi się przez tego Ducha nam, swoim przyjaciołom, jak nas to również nazywa. Dopiero dzięki działaniu Ducha Świętego uczymy się w stanie zobaczyć i pojąć wielkość miłości Jezusa. Jego, tak jak czytamy, szerokość, długość, wysokość, te wszystkie wymiary, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć. Ale Duch Święty nam prowadzi nas w tym dziele takiego poznawania wciąż na nowo i wciąż bardziej i głębiej tej miłości Jezusa. A więc, drodzy, gdyby Jezus nie odszedł, Duch Święty by nie przyszedł. Tak to czytamy wyraźnie. I dlatego, że On przyszedł, jesteśmy w stanie lepiej poznawać Jezusa. To dzięki Niemu to się dzieje. Tak naprawdę, drodzy, za każdym razem, kiedy człowiek prawdziwie szuka Boga, kiedy naprawdę prawdziwie zaczyna szukać Boga, stoi za tym działaniem Ducha Świętego, który prowadzi, który właśnie delikatnym głosem gdzieś tam zaczyna coś, jakąś wątpliwość w sercu może jakieś pragnienie zbudzić, jakąś tęsknotę za czymś więcej, nie? I zaczyna się coś dziać w sercu człowieka. Człowiek zaczyna coraz bardziej iść w tą stronę, bo zaczyna szukać Boga. Czy to nie jest wynikiem tego, że ja nagle stwierdziłem, a to dobra, to teraz się nawrócę do Boga, nie? Bo taki jestem fajny. A co tam? Żyłem sobie inaczej, ale teraz, nie? To zawsze jest działanie Ducha Świętego. My sami jesteśmy tak zapatrzeni w siebie, jesteśmy takimi egoistami, że nie jesteśmy w stanie zwrócić na wzrok na Boga. Jeśli tak, to tylko z przerażeniem, że nas potępi. Ale Duch Święty nas pociąga w stronę Boga. Pokazuje nam też piękno Jezusa. Bo wiecie, jeśli człowiek żyje swoje życie, to Bóg dla niego jest kimś takim raczej nieprzyjemnym, nie? Tak, lepiej wyprzeć ze swojej świadomości, że Bóg istnieje, no bo wygodniej, nie? Bo mam jakiś spokój. A jak wiem, że Bóg gdzieś tam jest, kiedy będzie sąd, to tak, że jestem świadomością, że kiedyś to wszystko gdzieś tam mnie osądzi. To lepiej powiedzieć, nie, no Boga nie ma, no bo tak jest jakoś, uwalnia się od tej świadomości. A Duch Święty właśnie daje nam tą głęboką świadomość tego. I pociąga nas coraz bardziej do Jezusa. Nie? To jest niesamowite działanie. Więc bez działania Ducha Świętego nie można nawrócić się do Jezusa Chrystusa w ogóle. Bez tego to jest w ogóle niemożliwe. Drodzy, jednak mam wrażenie, że czasem jest tak, że chrześcijanie, nawet chrześcijanie żyją tak, jakby to nie było prawdą. Albo jakby nie poznali tej prawdy. Wiecie, to jest trochę tak, jakbyśmy byli miliarderami, i akurat jedziemy gdzieś taksówką i mamy tam w portfelu trzy banknoty 50-złotowe
No i wychodzimy z tej taksówki, płacimy tam 50 zł, dobra, resztę niech Pan tam zatrzyma dla siebie, nie? Tak, prawda, tutaj. No i nagle patrzymy, a tutaj tylko jedna 50-złotówka nam została. Albo zgubiliśmy, albo na tych szukach, albo daliśmy za dużo temu kierowcy, nie? I wyobraźcie sobie, że jestem miliarderem i się martwię, co z tym 50, no co, gdzie, i teraz na policję idę, bo ten mnie tam oszukał, wziął dwa razy 50 lat, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Śmieszne, nie? Ale my się czasami tak zachowujemy w naszym życiu. Właśnie tak żyjemy, jakbyśmy nie byli świadomi, co my wszystko w Chrystusie mamy. Kim jest Chrystus dla nas? Co Duch Święty jest dla nas? Kim On jest w naszym życiu? Co nam uświadamia? Czy w ogóle uświadamia coś, czy nie? No to jest śmieszne, ale załóżmy, że w minionym tygodniu ktoś nas krytykował. Tak nam przywalił, nie? Zaraz nam w pięty poszło, nie? I straciliśmy nasz pokój, nie? Tacyż byliśmy duchowi, a to nagle wszystko poleciało nawet na szyję, nie? I się tak zezłościliśmy, że chcieliśmy mu tam przywalić, nie? Albo w pracy coś nie poszło, prawda? Bo jakaś inwestycja, czy coś tam, co robiliśmy, okazało się nie takie, jak być powinno, albo źle zrobiliśmy, albo coś tam, nie? I tam ktoś nas za to też osądził, czy oskarżył. Albo inne rzeczy, które się wydarzyły, nie? I tracimy od razu nasz pokój. Od razu gdzieś jesteśmy tym wszystkim... Rozumiecie? To jest tak, jak właśnie będąc miliarderami, a my się martwimy, 50 zł stracimy, nie? Policję wzywać, nie? My się tak zachowujemy. Drodzy, musimy sobie uświadomić, że jeśli jesteśmy w Chrystusie, to nasz pokój nie zależy od okoliczności. Nie zależy od zewnętrznych okoliczności. On zależy od wewnętrznej obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Ten pokój wynika z mojej relacji z Jezusem, a nie z tego, że dobrze mi się wiedzie, czy mi się źle wiedzie. Na tym świecie zawsze ucisk mieć będziecie, powiedział Jezus, ale we mnie pokój macie. Drodzy, i to jest to, że jeśli jestem w Nim, to zawsze mogę mieć pokój. Nie zależy od okoliczności. Oczywiście te okoliczności wpływają na nas tak czy inaczej. Ale my musimy uczyć się brać nasz pokój, nasze poczucie takiego szczęścia, zadowolenia, spełnienia od Jezusa. On daje nam swój pokój. Jeśli mam pokój z Nim, to jestem w stanie przetrwać wszystkie burze życia. Jeśli naprawdę w Nim jestem, to nie muszę być miliarderem, który tutaj walczy o 50 zł, bo ktoś mu tam gdzieś, nie? To my nie jesteśmy tylko miliarderami, jesteśmy, nie wiem, biliarderami, tryliarderami, nie wiem tam ile jeszcze tych wszystkich określeń. Drodzy, wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios w Chrystusie jest dostępne dla nas. Zdajemy sobie z tego sprawę? Zdajecie sobie z tego sprawę? To jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie pojąć. A my żyjemy czasami jak tacy duchowi żebracy, nie? Tacy, jakby wszystko było takie... Drodzy, w Chrystusie jest naprawdę tak niesamowite bogactwo. Tylko problem polega na tym, że my nie korzystamy z tego. Tylko ciągle walczymy o te 50 zł, nie? Nie? Zamiast zaufać temu, kim jestem w Chrystusie, co ja mam, co On dla mnie uczynił. Czy pozwolimy, żeby takie drobne rzeczy zabrały nam radość życia, zabrały nam pokój, czyli będziemy mogli zasnąć w nocy? Bo ten taksówka się chyba wziął dwa razy 50, to nie wziął się raz, no. I nie mogę zasnąć. Drodzy, rozumiemy, tak wiele rzeczy wokół będzie starało się nam zabrać nasz pokój. Ale w Chrystusie mogę być naprawdę zupełnie pewny tego, kim On jest dla mnie, co On dla mnie uczynił. Drodzy, On daje nam wieczne zbawienie. My się przejmujemy czasami tak bardzo tym życiem, tym wszystkim, ile tutaj musimy zrobić, jak bardzo to wszystko jest ważne. Ale drodzy, na nas czeka cała wieczność. A my myślimy o tym krótkim odcinku czasu, który za chwilę się skończy. Wiecie, ja się właśnie budziłem, mam 50 lat teraz. To jest dziwne. Wydawało mi się, że mam 18, no tutaj 50. Trochę się zmieniło, nie wiem jak to przeszło, kiedy to się stało. Czasami tym zapominam, kiedy próbuję biegać albo inne rzeczy, to się okazuje, że to ciało tak jakoś inaczej się zachowuje, zawsze biegało. No więc, drodzy, to jest to. To życie trwa na moment, naprawdę moment. I co dalej? A my inwestujemy całe nasze siły w to życie tutaj, nie? Oczywiście musimy pracować, oczywiście musimy robić mnóstwo różnych rzeczy, to jest oczywiste i jasne dla wszystkich. Natomiast w co tak naprawdę inwestuje moje życie, moją duszę, moje serce? Gdzie ono jest? Czy ja rozumiem, że Duch Święty przychodzi, aby objawić mi prawdę o Jezusie? Abyś Ty, abym ja zakochał się w Jezusie coraz bardziej, jeszcze bardziej. A On był moją największą miłością, miłością mojego życia.
pasją mojego życia. Nie wiem, jakie macie pasje, czy macie jakieś pasje w życiu, ale żeby Jezus był taką największą pasją waszego życia. Duch Święty was do tego prowadzi. Im większe jego działanie w nas, tym bardziej Jezus będzie większy w waszym sercu, waszą myślę, w waszych myślach, w waszych słowach. To będzie wychodzić z was. Wiecie, wczoraj jechałem pociągiem, bo wracałem z Kamienia Pomorskiego, tam moje dziewczyny są, i wracałem 11 godzin. No, ale za to tanio, bo 39 zł. Samochodem zapłacił 200, no więc zdecydowałem się. 3 przesiadki gdzieś tam po drodze w Poznaniu, 2 godziny, dobra, zwiedziłem Poznań. Słuchajcie, ale tak jechałem z ludźmi i tak słyszałem, jak ludzie rozmawiają, to byłem czasami przerażony. Wiesz, młoda dziewczyna, 18 lat, i mówi takim językiem, w taki sposób, że ja po prostu mówię sobie, wow. Byłem zaskoczony, w jaki sposób ludzie rozmawiają czasami, nie? Co z nich wychodzi, nie? Czym żyją? Tak sobie pomyślałem, ja nie mogę. W Chrystusie mamy takie niezwykłe bogactwo, drodzy. My nawet tego nie pojmujemy, mam wrażenie czasami. Jak wielkie bogactwo jest w Chrystusie. W jaki sposób Duch Święty może wykonywać to swoje dzieło w nas? Drodzy, On wykonuje swoje dzieło w nas w większym stopniu, kiedy my korzystamy z tak zwanych, to logicznie się nazywa, środki łaski. Co to takiego tajemniczego jest. A mianowicie to są rzeczy, które my musimy zrobić, żeby działanie Ducha Świętego w nas było jeszcze większe. Co to jest? Czytanie, studiowanie Słowa Bożego. Wspólnie, ale też indywidualnie. To jest modlitwa. Wspólna, indywidualna. To jest uwielbienie Boga. Wspólne, indywidualne. To jest chrzest, wieczerza Pańska. Czyli te rzeczy, które Jezus ustanowił. Wtedy, jeśli my korzystamy z tego, to Duch Święty działa w nas dużo bardziej. Bo my otwieramy się na Jego działanie, my pozwalamy, żeby On w nas działał poprzez właśnie te rzeczy. Czy Słowo Boże ma takie miejsce w Twoim życiu? Czy modlitwa ma miejsce w Twoim życiu? Czy uwielbienie Boga? Czy społeczność z wierzącymi ludźmi? Czy to jest coś, z czego korzystasz? Które są w Twoim życiu obecne? Bo to będzie wpływało na to, w jaki sposób Duch Święty będzie w Tobie działał. A więc jeśli my nie korzystamy z tego, to tak jakby nie dajemy temu Duchowi Świętemu, temu pocieszczycielowi możliwości tak naprawdę działania, pola działania w nas. Tak jakbyśmy zamykali mu możliwość działania. Albo jeśli podchodzimy do tych rzeczy tak, wiecie, bezmyślnie, tak powierzchownie tylko, tak naprawdę będąc nieobecni, nie? Będąc obecni myślami gdzie indziej, no ale coś tam robimy, nie? Tam czytam tą Biblię, nic nie rozumiem, dobra, przeczytałem, zaliczyłem, fajnie. Trzeba się pomodlić, no dobra, Panie Boże, no to tam to błogosław, no tam do pracy, tak, no tam rodzinę jeszcze też, nie, tam może pastora też jeszcze, niech nie będzie, nie? I wiecie, jeśli nasza modlitwa wygląda w ten sposób, to nie jest rozmowa z Ojcem, nie? Mówmy się. To nie jest relacja taka, jaka powinna nas łączyć z Chrystusem, nie? I wtedy, no niby się modlimy, no niby czytamy, ale tak naprawdę zamykamy się swoje oczy, swoje serce na Jego pouczenie, na Jego pociechę, na Jego radę, na to, co On chce nam zrobić w naszym życiu, w naszych myślach, nie? Drodzy, jeśli Duch Święty w nas nie działa tak, jak powinien, to są naprawdę, to ponosimy potężne straty w naszym duchowym życiu. Nie? I tak naprawdę możemy być długo wierzącymi, ale duchowymi karłami, bo gdzieś nasz rozum nie postępuje, bo się nie rozwijamy. Bo nie pozwalamy, żeby Duch Święty naprawdę w nas działał. Możemy się zatrzymać na jakiś czas. A więc, drodzy, bez działania tego drugiego obrońcy, drugiego pocieszyciela, nie jestem w stanie doświadczyć tego, kim jest naprawdę Jezus, ani doświadczyć Jego pokoju. Nie jestem w stanie. To jest konieczny warunek. On jest, bez Niego tego, to się po prostu nie stanie. Drodzy, Duch Święty mówi nam, że Ojciec nas kocha, że możemy być pewni wiecznego życia. On nas przekonuje. On kieruje nasze myśli ku Chrystusowi, ale ku temu, co prawdziwe. Aby zwyciężyć te, wiecie, te wszystkie mroki życia, które na co dzień gdzieś tam nas otaczają. Wiecie, świat tak naprawdę nie oferuje nam takiego prawdziwego pokoju. Kiedyś słyszałem taką historię o pewnym lekarzu, pewien pastor z nim rozmawiał i ten lekarz mu powiedział, wiesz co, jak studiowałem medycynę, jak zacząłem dowiadywać się o ludzkim ciele i tych wszystkich rzeczach, to byłem przerażony. Dlatego, że
zdałem sobie sprawę, jak kruche jest ludzkie ciało. Jak wiele, jak miliony bakterii, wirusów krążą wokoło, żeby nas tylko zaatakować, dorwać i zniszczyć. Nie? Jak to wszystko, jakie komplikacje mogą być, jak się coś tam stanie. Po prostu byłem przerażony. I ten pastor mówił, jak sobie z tym radzisz? On mówi, nie myślą, staram się, żeby nie myśleć. Po prostu sobie nie radzi z tym, nie? Jedyne co może to wypiera to jakoś gdzieś tam do świadomości. To jest pokój, który daje świat. Albo nie myśleć, żeby zapomnieć, próbować myśleć o czymś innym, nie wiem. Natomiast to, co Chrystus daje, to my możemy zgłębić temat, wejść głęboko i uświadomić sobie, że w Chrystusie jesteśmy bezpieczni. Że w Chrystusie mamy większe bogactwa niż to wszystko, co na tej ziemi. I to wszystko, co ten świat może nam zaoferować. I to daje nam taki pokój, którego okoliczności nie powinny zburzyć. Dlatego mamy się wzmacniać w nim, coraz bardziej. Pokój chrześcijański może być trwały, natomiast pokój tego świata jest taki sporadyczny. Czasem jest, czasem go nie ma, nie? Bo okoliczności się zmienią, już go nie ma, nie? Już tracimy wszystko. I to jest zależne od tego, czy mamy pieniądze, nie? Czy ludzie nas lubią, czy akurat nas dobrze ocenili, czy dobrze wypadliśmy, czy ponieśliśmy porażkę. To wszystko od tego zależy ten nasz pokój, ten pokój taki ze świata. Natomiast ten, który daje pokój, który daje Chrystus, on niezależny jest od tego wszystkiego. Bo on jest zależny od tego, co uczynił Chrystus, kim on jest. On jest stały, niezmienny, ten sam. Bóg się nie zmienia, nawet chwilowego zaćmienia nie ma tam. Nie? To, co zrobi, jest pewne. Możemy na to oprzeć całe nasze życie. Bez dwóch zdań. Kiedyś czytałem taką historię o pewnym kaznodzieju z Walii z XVIII wieku, którego nastolatek stał razem z bliskimi przy łóżku takiej umierającej krewnej. I ona była taką oddaną Bogu chrześcijanką. Ale zachorowała, no i teraz powoli uchodziło z niej życie. I wszyscy myśleli, że jest nieprzytomna i tak rozmawiali o niej przy jej łóżku. I ktoś to powiedział tak na głos. To straszne, miała takie trudne życie. Przeżyła dwóch mężów, często chorowała, na domiar tego umarła w biedzie. Nie? Takie ktoś tam powiedział. A ona nagle otworzyła oczy, rozejrzała się wokół i powiedziała: kto nazywa mnie biedną? Jestem bogata, bogata! I niedługo stanę przed nim, bo twarz na niej czym lew. I umarła. I ten kaznodzieja mówi, że to niezatarte piętno wywarło na nim. Jak zrozumiał, że ona miała taką pewność, której nic nie potrafił zachwiać. On zrozumiał, że ona odchodzi pewna tego, że spotka się za chwilę z nim. To nic, że umarła w biedzie. To nic, że wielkie, straszne rzeczy się działy w jej życiu. Ona była pewna tego, kim jest z nim. Wyobrażacie sobie coś takiego? Drodzy, to jest coś, co chciałbym wam życzyć. Żeby ten Boży pokój, który wynika z działania Ducha Świętego, z Jego obecności w waszym życiu, z takiej realności Jezusa, który Duch Święty was będzie kształtował i wzmacniał, żeby był z wami każdego dnia, żeby przeniósł was nad wszystkie burze życia, żeby dał wam pokój, kiedy wydaje się, że tego pokoju nie można mieć, żeby dał wam taką pewność, kiedy wydaje się, że wszystko jest tak niepewne i upada i się zmienia, bo tylko On może dać taki pokój, tylko w Nim możemy w taki sposób żyć i przejść przez to życie. I na końcu odkryjemy, że stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa. Nawet nie zdążyliśmy, jak to się stało, ale to działanie Ducha Świętego sprawiło, że staliśmy się coraz bardziej podobni do Niego. Amen.